Przede wszystkim chciałbym pogratulować mojej drużynie za wolę walki i za koncentrację do samego praktycznie końca. Ciężki teren, ciężkie warunki. W końcówce mieliśmy dużo szczęścia. Wisła nas stłamsiła do swojej praktycznie szesnastki. Broniliśmy się jak mogliśmy, dlatego duże poświęcenie, duża koncentracja w zespole spowodowało to, że tej drugiej bramki nie straciliśmy. Myślę, że pierwsza połowa była tak na remisowo. Może mieliśmy jedną sytuację więcej, gdzie po pressingu dobrym Nowak dostał piłkę i mógł jak gdyby na 2-0 dać strzelić, która gdzieś tam do szatni. Ta bramka by na pewno jeszcze więcej spokoju w mojej drużynie spowodowała. Natomiast w drugiej połowie, no to myślę, że już troszeczkę taki tak zwany ping-pong, którego nie lubię zbytnio, za dużo dawaliśmy Wiśle wychodzić z szybkim atakiem, który no na pewno ma bardzo dobrych zawodników, na pewno wiedzą, co mają robić przy tym ataku i tego, żeśmy się obawiali. Kilka sytuacji gdzieś tam próbowaliśmy skasować. Ponownie muszę powiedzieć jednak, pomimo tego, że nie tylko po wygranych meczach, ale wydaje mi się, że i w jedną, i w drugą stronę oczywiście sędziowie ostatnio w naszej lidze, w tej lidze popełniają bardzo dużo błędów takich karygodnych i my tutaj trenerzy, sztab zawsze reaguje na to emocjonalnie, tak? Bo jednak piłka są to emocje i dziwne, żebyśmy sobie spokojnie siedzieli. Przedwczoraj mieliśmy kilkanaście minut szkolenia na temat różnych sytuacji, czy te sytuacje się powtarzają i tak jakbyśmy tego szkolenia nie było dla nas. Tak więc nie wiem, o co zbytnio chodzi. Na pewno my trenerzy musimy zwracać na to uwagę, bo tak jak powiedziałem, oczywiście w dwie strony to idzie, bo my też mieliśmy korzyści i Wisła Puławy też miała korzyści z tego, ale wydaje mi się, że każdy trener widzi, co się dzieje. Ja rozumiem, że są sędziowie, którzy zaczynają swoją karierę, ale my tutaj gramy często o życie. Tyle. Dzięki Państwu, na przykład jakieś pytania. Józef Kuchal, Radio Lublin, kłaniam się. Dzień dobry. Panie trenerze, gratuluję oczywiście wygranej. Jak Pan patrzy na tę końcówkę sezonu, bo cztery kolejki do końca i zainteresowanych do tej top 6 coraz więcej, można powiedzieć. Jakiego Pan scenariusza tutaj się spodziewa w tych decydujących kolejkach? Sporo ciekawych gier, jeszcze też bezpośrednio zainteresowanych. Na pewno duże zainteresowanie jest, jeśli chodzi o te baraże. My dzisiaj spełniliśmy główne zadanie, które było mi przedstawione, jak przychodziłem do Pogoni Siedlce, utrzymać zespół. Dzisiaj zrobiliśmy duży krok, nie wiem, czy już żeśmy się nie utrzymali, nawet matematycznie, tak więc z tego też się bardzo cieszę. Gramy z meczu na mecz, nie chcę patrzeć na to, co jest u góry, aczkolwiek jeżeli będzie taka szansa, to na pewno nie odpuścimy, bo tak jak powiedziałem o zaangażowaniu mojej drużyny, jest to szatnia naprawdę fajnych ludzi, którzy wiedzą, po co są, trenują na każdym treningu, są bardzo mocno zmotywowani i myślę, że dzisiaj też takiego kopa dostaliśmy, tylko i wyłącznie patrzeć do przodu. Pogratuluję tak trenerowi, bo mówię, nie wszyscy trenerzy, nawet w naszej lidze, pamiętają tak, o takiej rzeczy, że trzeba pogratulować zwycięzcom. No co, no pierwsza połowa, tak jak tutaj trener powiedział, no nie była dziś, to nie były wielkie emocje. Stworzyliśmy my, poprzeczka i powstałem w fragmencie. No szkoda, tak, szkoda, bo chcieliśmy tutaj, jeśli byśmy wyrównali do przerwy, to pewnie troszeczkę inaczej ta druga połowa by wyglądała. Natomiast oczywiście ta pogoda dzisiaj też, gdzie spadał, zmusiło dwa zespoły do przede wszystkim szybszej gry, no i do wymuszenia dużo błędów, bo mówię, no, kiedy trzeba szybciej myśleć, no to wiemy, że nie wszystko dobrze się wybiera. No staraliśmy się jak mogli moi zawodnicy walczyć o każdą mówię, sytuację, chociaż mówię, w meczu nie było dużo, aczkolwiek chyba 3-4 strzały oddaliśmy w drugiej połowie, dwa razy gdzieś tam minimalnie obok słupka jeszcze piłki. Także mówię, ja jeśli chodzi o podejście, zaangażowanie i inne rzeczy, tutaj oddaję swoim zawodnikom, bo na pewno to, co mogli dzisiaj zrobić, to po prostu zrobili. To nie znaczy, że mecz przegrali, tylko po prostu no, po walce, po tym, co dzisiaj przeciwnik też nam postawił jakieś tam twarde warunki.
My nie patrzymy w tabelę, tak? Tabela zawsze, mówię, ona nie kłamie, ale też nie może zmylić tego, co gdzieś nad czym pracujemy. I jak wygrywaliśmy ostatnie spotkania, oczywiście, ale wcześniej, mówię, no mieliśmy problemy, tak? Jesteśmy też zespołem, który gdzieś tam, mówię, te pojedyncze mecze jest w stanie wygrać, ale ciągłości nie jesteśmy w stanie. No. Nie będę tutaj też wchodził w jakieś inne rzeczy. Jeszcze raz chcę zespołowi podziękować, bo trudno się gra, tak? No, trudno się gra, patrzy się na zespół dzisiaj i Pogoni Siedlce, która no, gdzieś tam te zmiany, nawet ławkę, tak, gdzieś patrząc, no, my mamy swoje problemy i to duże w tygodniu następnych dwóch zawodników wyleciało. Na pewno by pomogli, jak nie w pierwszym składzie, to na pewno z ławki i to gdzieś tam nam na pewno też to utrudnia życie, ale mówię, to jest życie i z podniesioną głową powiedziałem też zawodnikom, żeby tak dzisiaj też wychodzili, bo mówię, no to co możemy, to robimy, piłka jest bezczelna i tyle. No szkoda, że przegrywamy na własnym boisku, ale mówię, no troszeczkę szczęścia nam w końcówce zbrakło tutaj. Sam trener potwierdził, że mój zespół walczył i grał do końca i stwarzał sytuację i to jest chyba taki chyba najbardziej optymizm tego wszystkiego, co mogę dzisiaj powiedzieć, tak? o tym meczu. Dziękuję. Dzięki bardzo za przygłosie pytania. Nie ma. Dziękuję Państwu. Dziękuję.